Zakończył się pierwszy etap kapitalnego remontu remizy strażackiej w Trzęśniewie. Początkowy, rozbiórkowy etap remontu wykonali we własnym zakresie druhowie z jednostki w Trzęśniewie, co przyczyniło się do zmniejszenia kosztów inwestycji. Pozostałe prace wykonała firma Front Factor DP z siedzibą w Policach Średnich. W ramach pierwszego etapu remontu wylano nowe posadzki, wykonano nową konstrukcję dachu wraz z pokryciem blachodachówką i orynnowaniem. Ważną innowacją jest nowe rozmieszczenie ścianek działowych i pomieszczeń, przez co remiza w Trzęśniewie zyska największą salę konferencyjną ze wszystkich remiz OSP z terenu gminy Kościelec. Fundusze na ten cel pozyskano z profrekwencyjnej akcji Bitwa o remizy, która odbyła się podczas październikowych wyborów parlamentarnych. Drugi etap prac wykonany będzie w przyszłym roku.